od rana. Te same stoły odrapane, te same twarze, te same słowa. Od lat już bardzo dobrze znane. To samo miejsce już od lat, ci sami ludzie obok ciebie. Twój mały, półprywatny świat, czy tylko twój, ty nie wiesz. Nie, 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 nie. Pamiętasz, kiedy sam, tak jak bohater jednej z twoich piosenek, bywałeś czerwony jak cegła? Czy wtedy już interesowałeś się bluesem bardziej, czy bardziej dziewczynami? Jaka była kolejność rzeczy? Bluesem się interesowałem, bluesem... Od urodzenia. No, to można tak powiedzieć, siedziałem w tym po prostu. Czy na twoim lewym kolanie spoczywa następny wokalista grupy Jam? Nie, on raczej perkusista, ale kto wie. No. Lubisz grać na perkusji? Tak. A czy śpiewasz czasami też? No. Tak? A powiedz, jaki zespół ci się najbardziej podoba? Polski taki zespół. Taki zespół, który ma bardzo słodką nazwę, ale wcale nie gra takiej słodkiej muzyki. Zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy. Wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Chyba walnę kilka drinków w nosy. Nakręcą mnie. Nakręcą mnie. Nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli tego, co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do ich ust. Wiem, że to jeszcze za mało, aby ciebie mieć. No, aby mieć, o, czerwony jak cegła, rozgrzany jak miecz, muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak miecz, muszę mieć, muszę ją mieć. O nie, nie mogę tak odejść. Ty kusi mnie grzech, muszę mieć. Muszę ją mieć. O, czadu.
Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela straciłby. Przyjaciela straciłbyś jak ja. Nie, ty go nie znałeś. Nie, lubiłeś czasem posłuchać jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? Jak on.